ci wiesz o tym najbardziej na świecie? Słuchajcie, ja wam dziękuję. Dziś zupełnie wyjątkowy wieczór, bo są takie momenty w życiu artysty bardzo, bardzo rzadkie, kiedy zainspirowany osobą pisze piosenkę i nagle ta osoba pojawia się w życiu tego artysty, bo nie wiem, czy wiecie, piosenka Barbarka to nie jest tylko przeróbka utworu Barka. To utwór o prawdziwej osobie, o prawdziwej dziewczynce, teraz już kobiecie, Barbarce, Barbarze Borowieckiej, która... która była ofiarą księdza Jankowskiego, która całe swoje życie walczyła o to, aby było ono z powrotem piękne. I cóż mogę wam powiedzieć? Barbarka dzisiaj jest z nami. I będzie to pierwsze nasze spotkanie na żywo. Chciałabym bardzo was prosić. Ta osoba jest symbolem niewiarygodnego hartoducha, walki i piękna duszy. I chciałabym, żebyście teraz powitali Barbarkę najbardziej głośnymi brawami. Bardzo, bardzo ważną nagrodę, które przyznają się tylko najbardziej odważnym ludziom na świecie. I to właśnie się teraz wydarzy. Kocham was. Dziękuję. Uczestnikiem ruchu, który się nazywa Obywatel RP i który ma taki symbol. To jest statuetka dla tych, którzy stają w imię zasad. Nakurwiamy zen, mówicie państwo. Nakurwiamy zen, powiedzieliście. No, a skoro zen i skoro... I skoro nakurwiamy, to może jak zrozumieć zło? Takie zło, które nie jest zrozumiałe i takie zło, którego większość z nas nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, a którego doświadczyła Barbarka, pani Barbara Borowiecka. Po co to rozumieć? A cholera wie po co? Po co zen w ogóle? Człowiek to jest taki rodzaj zwierzęcia, który ma dziwną skłonność do długotrwałego patrzenia w gwiazdy na nocnym niebie. Uważa się, że jako gatunek, ten taki różny od innych zwierząt, narodziliśmy się wtedy, kiedy
zaczęliśmy z troską grzebać swoich zmarłych, kiedy położyliśmy pierwszy kwiat na pierwszym grobie. Nie bez powodu tak się uważa, bo pewnie wtedy to pradawne zwierzę tym swoim włochatym paluchem dotknęło tajemnicy własnej śmierci i zaczęło zadawać te pytania, które tylko człowiek zadaje, z których zrodziły się kosmogonie, potem cała kultura. Przy całym jej dzisiejszym wysublimowaniu ten koncert dzisiejszy też. Jeśli to jest prawda rzeczywiście o pochodzeniu ludzkiej natury, a chyba jest, to w tej prawdzie tkwi też taki bardzo głęboki paradoks, który chciałbym, żebyśmy mieli w głowach. Bo on jest równocześnie koszmarny. Bo otóż trzeba było naprawdę położyć ten pierwszy piękny kwiat z troską na grobie, byśmy uformowani w ten sposób byli w stanie kilkadziesiąt tysięcy lat później, nie patrząc już w żadne gwiaździste niebo, buldożerami przewalać stosy anonimowych trupów ofiar Holokaustu. Jedno bez drugiego nie byłoby możliwe. Jedno bez drugiego nie mogłoby istnieć. Taki jest ten paradoks, z niego pewnie nic nie wynika i pewnie też banalna jest taka myśl, że tylko człowiek, jeden jedyny gatunek w przyrodzie jest w stanie do tak potwornego zła. Ale wynika z tego myśl mniej banalna i jak sądzę dosyć przerażająca. Bo jeżeli tylko człowiek to potrafi, to może to jest po prostu ludzka cecha, może po prostu każdy z nas to potrafi. Na przykład ja też. Zrozumieć zło, no to jest to jedno z tych pytań takich pierwotnych i pewnie nierozstrzygalnych. Jego znaczenie narasta, ono nie było pierwsze. Człowiek musiał sobie uświadomić, do czego jest zdolny i kim jest, żeby je zacząć zadawać. Jego znaczenie narasta, niestety wystarczy rozejrzeć się wokół. Ale to pytanie też wyjaśnia, dlaczego stawać w imię zasad, w imię dobra, w imię piękna i w imię wartości da się tylko tak, jak to próbuje wyobrazić ta nasza statuetka. Ja nie wiem, czy ją dobrze widać. Ten ludzik stoi tak. W sprzeciwie, ponieważ istnieje zło. W imię dobra da się stać w sprzeciwie. Pewnie trochę heroicznie czasem, ale proszę spojrzeć, ta postać nie stoi hardo. Ona ma opuszczoną głowę. Ona wie, co ją czeka. W nocy z 20 na 21 lutego 2019 roku w Gdańsku ci trzej panowie, Konrad Korzeniowski, Rafał Suszek i Michał Wojcieszczuk, opalili pomnik Henryka Jankowskiego, gwałciciela dzieci. Gwałciciela dzieci, bestii, która potrafiła swoje ofiary doprowadzać do śmierci. Sprawcy zła, którego nie da się zrozumieć. Ci trzej panowie zrobili bardzo wiele, żebyśmy my wszyscy wiedzieli dzisiaj, że tu nie chodziło o to, żeby teraz zwalać pomniki, rwać bruk albo palić kościoły. Nie. Chodziło o to, żeby stanąć po stronie ofiar i żeby sprzed oczu tych wciąż cierpiących ludzi zdjąć ten straszny koszmar. Po tym 21 lutego jestem głęboko przekonany, Polska jest innym krajem niż była przedtem. I dlatego obywatele RP chcieli bardzo tą statuetką uhonorować tych trzech panów, którzy tamtej nocy w Gdańsku stali nad tym zwalonym pomnikiem, prawdopodobnie z opuszczonymi głowami i w spokoju czekali na to, co ich czeka. I ci trzej panowie tych statuetek nam odmówili, mówiąc, tu się nie ma z czego cieszyć. To nie jest taka okazja, żebyśmy radośnie wymieniali się nagrodami i gratulowali sobie nawzajem wyczynów. To nie ta okazja.
Powiedzieli również, że oczywiście istnieją inne osoby, które w imię tych samych wartości walczą o to samo dobro, w tej samej akurat sprawie płacą cenę niewiarygodną i nieporównanie większą niż oni. Jedną z tych osób jest oczywiście Barbarka, pani Barbara Borowiecka. Pani Barbara Borowiecka, to trzeba koniecznie wiedzieć, przez większość swojego życia patrzyła w oczy złu, którego żaden z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić. I patrzy w te oczy do dzisiaj. Z tym swoim pogodnym uśmiechem. To ona. Staje po stronie ofiar. W imię dobra. W imię prawdy. W imię człowieka. Mam sam głębokie poczucie, że ona to robi po to, byśmy my, wy, ja, wszyscy, mieli szansę być pięknymi, dobrymi ludźmi. Tak pięknymi, jak wtedy, kiedy kładziemy kwiaty na grobach. Kiedy patrzymy w gwiazdy na niebie. Kiedy nakurwiamy zęby i zadajemy sobie te wszystkie najważniejsze pytania, jakie ludzie sobie kiedykolwiek zadawali. Ostatecznym ratunku chodzi o to, żebyśmy mieli szansę być dobrymi ludźmi. I w ostatecznym rachunku chodzi też o to, czy to się zawsze da zrobić. Ja w to wierzę. Pani Barbara Borowiecka to wie. Całe jej życie dowodzi, że się da. Ja chciałam serdecznie Państwu pożegnać za przywitanie mnie. Serdecznie chciałam podziękować, z wielką pokorą podziękować za tą statuetkę. Jest mi niezmiernie miło i jestem niesamowicie zaskoczona, że taka sława jak Maria Peszek znalazła w sobie tyle siły, tyle emocji, żeby ułożyć o mnie piosenkę. Jest mi niezmiernie przyjemnie, jestem zaskoczona właściwie, że takim w ogóle przyjęciem, taką serdecznością, tymi wydatami ja nie zapomnę do końca życia. Nie spodziewałam się, że będę się spodziewać. Chciałam również z głębi serca podziękować moim trzem bohaterom, tym, którzy obalili ten wstrętny pomnik, ale również podziękować mojej największej ostoi, jaką jest mąż Marty. Mój Facebook filtrował wszelkie słowa nienawiści w stosunku do mnie. Nie pozwolił założyć swojej strony internetowej. W ten sposób mnie ochraniał. I właśnie dlatego miałam szansę wyjść z tego szamba, jakim było te gnicie wewnątrz. Dał mi to wielką siłę, że jednak nie jestem sama. Że takie osoby jak moi trzej bohaterowie, jak taka sława jak Maria Peszek, potrafili znaleźć w sobie tyle siły, żeby zrobić coś dla kogo? Dla takiej zwykłej osoby, dla takiej zwykłej Basi? Nigdy
nigdy w życiu nie pomyślałam, że tyle osób będzie właściwie w moim rogu ringu. Bo walka nie jest skończona, jeżeli chodzi o pedofilię. I wszystkich tutaj zebranych błagam o jedno. Jeżeli jedno chociaż dziecko podejdzie do was i powie mamo, tato, wujku, babciu, dziadku, coś jest nie tak, ktoś mnie nie dotyka nie tak jak powinien, nie czuję się komfortowo, nie odrzucajcie tego dziecka. Ja byłam odrzucona tyle razy. Właściwie nie wiem nawet jak mam wam wszystkim za to, co robicie w tej chwili, podziękować, bo dziękuję, to jest za mało. Jesteście wręcz niesamowici. Dziękujemy! Mario znajdzie jeszcze w sobie tyle siły, żeby tutaj nam coś jeszcze pośpiewać.